przed Państwem. Rozpoczęliśmy Gwarę Śląską na wesoło. 12. turniej kół gospodyń wiejskich pod patronatem burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny Wiesława Janiszewskiego, którego pięknie witamy. Jest nam bardzo miło gościć wśród nas również przewodniczącego Rady Miejskiej Czerwionki Leszczyny, pana Bernarda Strzodę. Witamy pięknie. Witam zastępcy burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny, Andrzeja Robdebera. Bardzo pięknie witamy również panią pełnomocnik burmistrza do spraw społecznych, Aleksandrę Chudzik. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Czerwionki Leszczyn, Bogdana Knopika. Witamy radnych powiatowych i miejskich. A szczególnie gorąco witamy naszych gości. A takimi gośćmi są spoza gminy miasta Czerwionka Leszczyny, między innymi pani Anna Szynik, zastępca dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, oddział Bikłowów. Witamy również panią kierownik powiatowego ośrodka doradztwa rolniczego w Rybniku, Ewę Widuch. Witamy również bardzo serdecznie dobrego ducha tej imprezy turnieju kół gospodyń wiejskich, naszą Jadzie Gajewską. Szanowni Państwo, Rostowi Ludkowie, a przede wszystkim
Witamy koła gospodyń wiejskich gminy miasta Czerwonka-Leszczyny, które będą brały udział w tegorocznym turnieju wsi. A witamy koła gospodyń wiejskich na czele z sołtysami, z radami sołeckimi, z kibicami. Witamy was pięknie. No i myślę, że wszystkim nam pobłogosławi ksiądz proboszcz parafii świętego Jana z Arkandra w Bełku Konrad Opitek. Pięknie witamy. No i witamy Mariola Czajkowską, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwonce-Leszczynach, pod której skrzydłami to wszystko tu się odbywać będzie od początku do końca. Drodzy Państwo, Rostowi-Lutkowie, proszę burmistrza gminy miasta Czerwonka-Leszczyny Wisława Janiszewskiego o dokonanie otwarcia 12. turnieju kół gospodyń wiejskich. Gwara Śląsko na wesoło. Szanowni Państwo, Czesław Rzemła, kapela z naszego podwórka, pełna sala, to tradycyjnie co roku, już po raz 12 nasz turniej. Nasz, ponieważ myślę, że to nie jest tylko kwestia powiedzenia, że to jest wydarzenie szczególne, ponieważ ten turniej, myślę, także promieniuje na zewnątrz. Nasze panie z kół gospodyń wiejskich nie tylko to, co robią, jednocześnie bawią się, ale jednocześnie fantastycznie reprezentują naszą gminę na zewnątrz. Są naszym, można powiedzieć, towarem eksportowym i myślę, że za to określenie panie się nie obrażą. Po raz 12 spotykamy się na spotkaniu, gdzie towarzyszy nam Gwara Śląska. Podkreślam, Gwara Śląska, między innymi dlatego, że tradycje, zwyczaje, obyczaje, kultura śląska opiera się na mowie śląskiej. Corocznie zastanawiam się, czy mówimy o języku śląskim, czy mówimy o mowie śląskiej, ale mówmy sobie nasza gwara. Podkreślam to mocno, między innymi dlatego, że proszę Państwa, mamy rocznicę powstań śląskich. Setne rocznice pod rząd 1919, 1920, 1921. Gdyby nie było mowy śląskiej, gdyby nie było tradycji śląskiej, gdyby nie było tego wszystkiego, co jest związane z kulturą, zwyczajem, obyczajami, nie byłoby śląskiego, polskiego Śląska. Podkreślajmy to bardzo mocno. Cieszmy się. Ja osobiście bardzo cieszę się z tego, że dzisiaj po raz 12 spotykamy się w towarzystwie naszych kół gospodyń wiejskich i dzisiaj jest pełna, można powiedzieć, reprezentacja pięć kół startuje. Ktoś powiedział kiedyś, że jest jakiś regres, bo rok temu były tylko trzy koła gospodyń. Nie, to była mała zadyszka. W tym roku znów pełną parą będziemy się bawić, będziemy słuchać, będziemy kibicować, ale przede wszystkim będziemy podziwiać 12. naszą uroczystość Gwarę Śląską na wesoło z udziałem naszych kół gospodyń wiejskich uważam za otwartą. Szanowni Państwo, Rostowi-Lutkowie, pozór, pozór, pozór. Może nie wszyscy wiedzą, ale w sumie prawie wszyscy, że w tegorocznym 12. turnieju kół gospodyń wiejskich biorą udział koło gospodyń wiejskich Bełku. Wielkie brawa.
Koło gospodyń wiejskich z Kuchowa, koło gospodyń wiejskich z Dębińska, koło gospodyń wiejskich z Krzeżyńsk, koło gospodyń wiejskich z Parowisk. I pozdrawiamy nieobecne koła gospodyń wiejskich ze Szczejkowic i Przegędzy. I ze Stanowic. Doskonale również Państwo orientują się, że turniej odbywa się w dwóch odsłonach. W pierwszej Omafit. Co to jest? Sum nie wiem. Obejrzymy. A w drugiej odsłonie taniec lub śpiewka ludowo. Państwo otrzymaliście takie karteczki. W jakiś sposób podkreślicie koło gospodyń wiejskich, które według Państwa było najlepsze, najśmieszniejsze, najlepsze. Tylko bardzo proszę, aby nie kierować się jakimś tam lokalnym partykularyzmem, naprawdę. Bo załóżmy, że najwięcej jest, załóżmy, z Książynic, kibiców i wtedy jakby bo Książynicy są bardzo dobre, nie? Może akurat wygrałem dzisiaj. Obiecujecie mi to, że wybierzecie tych najlepszych. Ksiądz, proboszcz, opitek, to słyszą wszystko. No. I teraz tradycyjnie, szanowni Państwo, sektor A śmieje się, ha, ha, ha. Co to za śmiech? Ha, ha, ha! No, sektor B? Nie pamiętacie? He, he, he! Jeszcze raz! A zespół, sektor mi zaczął. Jak to się nazywa? Sektor. Sektor C? Hi, hi, hi! Głośno! No i będziemy śpiewać, ale fajnie! Czekają już w napięciu na swój pierwszy występ koło gospodyń wiejskich z Czuchowa. Zapraszamy Omafit. Dobry, no nareszcie. Jeruna, cóż tu dzisiaj tak zimno? Strasznie. Ja muszę mi się niestety. Jeruny, dziąchy, jak tu dzisiaj jest zima, będę w ich mantla siedzieć. Dziąchy, nie mamy ani kawy, ani pierników. Jeruna, co to jest dzisiaj? A jak to nie wyjdzie? Nie ma, oczy. Powiedziała, że niespodzianka. No ja, no mówię niespodzianka, ale ludowo jeszcze jedna niespodzianka. Bardzo ważne dzisiaj jest spotkanie. Pewnie to w taszce. A nie, w taszce nie. Mów tematy na gwara. Jakie tematy? A są my wszystkie? A nie, nie, nie. Basia, Jacek! A ja Basia! A ona je. Ja nie. Basia! Cóż to za... się złachała. Jechała tu na gwara i postawiła koło pod sklepem jakiejś... Zawsze coś. Siadaj, ciocha, zaczynamy, siadaj. No, a co to jest nie takie w batlach? No bo zimnina. Dobra, pierwszy temat, Omafit. Piosenka musimy się nauczyć. I Waneczko, coś do ciebie. Muzinek pieczesz. Ja? No. Kto tyż ty, ty macie? Ja też nie wiem, jakoś fit. Zdraw, co to? A co to jest fit? Jeronie, ty, musimy to obejrzeć, co to jest fit. Aha, kupiła się na Wotaszką. Wow! A wiecie, co to jest taszka? Taszka. Taszka. Nie, taszka.
Kurewka. To jest bębel maszyny losującej. Zaraz losuję, a momencik. Losuj się brele pierwsze, wiesz? Brele. Ja chyba nie mam brele. Nie mam. Gdzież masz brele? Mam portomę. O, ale masz dużo czasu. Ja, ale był najważniejszy. To w dzisiejszych czasach. A chyba babuna tam nie może. Nie, tu możesz kraście. Babunę. Czy tu my? Czekajcie. Nie, załóżcie. No już jest. Fit, fit. Kobieta fit. Słuchajcie. Odżywia się zdrowo. Kraściami? Na diecie. Nie je pieczywa, ciast, kotletu. Dziąchy, to ja te ramienka i są te pierniki. Nie mój chyba, właśnie. Także jak my chcemy fit, to tak musimy robić. Ale ja bym coś powiedziała. Moja mama, prygórka, ona już dawno była fit. Co ty padłaś? Ja padłam w górę. A wiecie czemu? No. Bo ona jadła jedną brązupa i kartofle z kiszką. Ja, a jeszcze wam powiem, ona dożyła 100 lat. Uważa, że była fit? Fit. Co ty to godasz? Chleba się nie, a kartofle na szpirce pieczone. To tak, wcale tak, nie zdrowo. 100 lat dożyła. Teraz się moje haferfloki i zielone kraście. I woda, woda, woda. Co ty godasz? Kraście tak. Co za kraście? Co się jej szalot, pietruszka, jarmuż, szpinak. Wszystko, co zielone, to jest drugie, a woda już jest. Ale wiecie co, dziąki? Mono też spróbuję. Ale ja się chcę was spytać, bo wyście są dość takie mądre, widzę, nie? No, ja. Nie ma tak. Powiedzcie mi, jaka jest różnica między chudą babą przed ślubem, a taką grubą babą po ślubie? No tak, chudą, a ta nie, bo ta chudą, ona się odchudzą po to, że jak ten młody bądź nią chudzie, żeby przez ten progiel fajnie przyjdzie. No, bo ona jest fit. Ja, ale ta grupa potem nie idzie, jak ona ma strach, żeby odwrotnie, że ją zjechał. Dziękuję, jak ja to tak jem, to się czuję jakby koza. Koniec, czy to my dali? Co to dali te ta Oma Fit, możesz jeszcze robić? Oma Fit używa ekologiczne kosmetyki nietestowane na zwierzętach. A, ja wiem. Ja? Dziękuję. A co? Jak ja wam to powiem szczerze. Wida się przez wami loki w czerwiące, patrza idzie hop z kozą, nie? Pania. Tego pytum, panaczku, kajto walicie z tą kozą do kozła, a on na to paniczko, i o ta koza chowia nie na mleko, i no na bobki. Co? Aha. Na bobki! Panie, co z tymi bobkami robicie? Jo je susza do tytków dową i sprzeduja babą, a one to mają na maseczki, żeby były gładkie i piękne. Ja! To się kupiła, Titka! Co się nie robi dla piękności? Jest! Robi się to tak, babeczki. Pomieszacie w tych bobkach i poginie. Że tak odmłodniała, to się już chłopy za mną zaczynają łokać. Dziąchy Ida drugą, chłopiecie na kole, mało do rantu nie wjechał, nie dużo. Chyba taki blask wody nie bije. A bo mu to śmierdziało. Słuchajcie. Ekologiczne kosmetyki to są ekologiczne butki. Ta koza żarła samych fiutków. To ja to mogę być popachną. I pachnące. A, ja wam usuję trochę. Jak to ci pieci? Weź się to. Ciocha, ale ciebie jeszcze nie starcie lata. Jeszcze przyjdziecie do mnie. Ja. Unę. Czy tej dali? Czy to my cicho? Oma Fit uprawia seks. Seks! No to w radioku słyszałam. O! Wiecie co tam godali? Nie. No, dwa razy dziennie, ale wy możecie więcej. Słyszałaś? Dwa razy? To jest?
Białchy, nie cieszę, nie ma rady, nie? No. Tak, o tak, wiecie, jak już ściela, to z chałupy to... Białchy, bo był widzko. Taka pora w naszym wieku, poszła spać na wieczór, się tak do łóżeczka, nie? I tym hop, zaromik, przykrył się pierzyną i śmił. Baba, do długo, chłopeczku, chłopeczku, mogliśmy tak fajnie halnąć, nie? On świnął pierzyna, halnął mnie i śmik przykrył się ze śpiwem. Nie, runie ta baba myśli, co tu dali? Daś go długo, chłopeczku, mógłbyśmy tak fajnie podrupać. No dobra, odkrył się, dropnął ją, przykrył się dali, nie? Ona skurzona, długo go do chłopeczku. Mógłbyśmy tak namiętnie ugryźć. Chłopcie, pierzyna wyskakuje, a ona chłopeczku. Joje tu! Babo głupio, no i da po gibi z naroma. Szefa Jurek nie miała seksu na myśli. I no na sport, że uprawiamy. No. Tu sport, ale Oma Fit zawsze jest ubrana stosunkowo do sytuacji. Zaraz wam to pokażemy. Nasza Alinka sprząta w domu. No a jakby inaczej. Państwo wiedzą, ale w kuchni też coś trzeba uważać, nie? No to co? Jak ona w tej kuchni ma wyglądać? Też musi fajnie wyglądać, też ja musi oblić. Paneczka zawsze pięknie, zawsze nasza Hanka. Ona flirtuje ze swoim popym, wiecie? Też to macie robić. Ja też się z nim umawiam. Obejrzyjcie, jak ją obleczono, jak idzie. A nasza Urszulka, ona chyba troszkę pomyliła, chyba ten karnawał troszkę za prędko, ale ona zawsze je tak obleczono, zawsze. Celinka, filharmonia, opera, teatr, zawsze z Antkiem. Nikaj nie idą raz, zawsze idą razem. Także, a myślicie, żeby poszli osobno w życiu? A ty no Kasię, zaś ty to smykasz, dziąka, zaś na tym kole. No jest, Cidźku, no bądź tu, działka, bądź. Ja jestem codziennie, bo 10 minut. Jezus Maria, działka, to ona, widzicie, też w tym sporcie, też to tak. Wierunie, ale powiem wam, że te Omy Fit, to ja też nie jest tak ufit. No co? Ale dziołki i moi państwo, ja tak się myślę, jak my tak będziemy uprawiać i sport, i będziemy ekologicznie jeść. Seks. I ten seks. Dwa razy. I my to będziemy fit, ale żeby po tym się nie stało, że na koniec my zrobimy świt.
w serce oma fit. Ale fajnie, bo było fajnie. Zaśpiewamy o niedzieli, oczekując na występ kolejnego koła gospodyń wiejskich. I teraz alfabetycznie po Czuchowie będzie na pewno dywińsko. Hej, niedzielo, niedzieliczko! Już nasz palce idzie słońce, ona świcze wrota się. Serce jak słońce gorące, upragniony na sto dzień. Żytwa prądy nie zacino, głodą ancuk biber kut. Tak jak żołnierz się zaczyna, nasze z tobą radę. Zapraszamy koło gospodyń wiejskich w Dębińsku. Jeszcze nie? Aha, no dobra, to jademy drugą zwrotkę. I po sumie w sumie rzeszą myśl około msty. Zaś i tylko miasto dumne z tobą ją i ze mną ty. Przyskoczymy na krótki ciuro słodzić życia smak. No i myśla nie odmówisz, potańcować chaćba jak. Niedzielo, niedzieliczko, malowane twoje licko. Hej, niedzielo, niedzieliczko, jutro cię nie poda wszystko. Hej, niedzielo, niedzieliczko, choć na tydzień raz przychodzisz. Hej, niedzielo, niedzieliczko, kto poradzi tak na godzin. W parku skryci kochankowie kradną nocy słodki mrok. Nie na ty się o tym dowiesz, co im to na szczęście skok. Nagle znikną jak powciążek, kurac wieżycy ci idą. To co piękne, takie grube, leży to nie strzelnik stąd. Hej, niedzielo, niedzieliczko, malowane twoje nisko. Hej, niedzielo, niedzieliczko, jodlo cię nie mogę wszystko. Niedzielo, niedzieliczko, choć na tydzień raz przychodzisz. Hej, niedzielo, niedzieliczko, kto poradzi tak dogodzić? Spróbuj się z nami zaśpiewać przynajmniej. Hej, niedzielo, niedzieliczko, pada! Niedzielo,
z koła gospodyń wiejskich w Dębieńsku. Zapraszamy. Powinno pomóc. 15 złotych. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja bym prosiła truciznę na teściową. A recepta jest? Nie, recepty nie ma, ale ja mam zdjęcie. Dajcie mi te zdjęcie na azot. Jedna paczka na dzień. Na dzień. Po dwie sztuki. A to mu ci na noc trochę mocniejszy. To chętnie pomoże bez zdjęcia do mnie na azot. Dobra, dobra. I fajnie. Już, już. Dziękuję bardzo, bardzo wam dziękuję. Myślę, że to pomoże. Jak ją zarada. A wy co? Co? Dobry. Dobry. Prezerwatywa. Panie aptekarzu, na prezerwatywa to już jest dawno za późno. Ja sprzedajcie mi lupę, no i lepiej dwa. I mleko, ale moja ukochana żona powiedziała, że to mleko ma być fit. Aha. Takie odtłuszczone. Aha. I pora małych pampersików, bo włos tak mnie zawinął do takiego większego i musiała ta Maszka pod karkiem zawiązać. Nie zapomniałbym, bo najważniejszy, no co? Sprzedajcie mi jaki frup do uszów, ja by się jedna noc chciał wyspać. Aha, aha. Wiecie co, tu mam takie więcej troszkę, bo mu powinno styknąć. Kaśk, no co powiedz? To dobrze, to ja się wezmę wszystkie, a nie tak mnie to przyda. Piądze, dziękuję wam bardzo. Wszystkie dać mi. Całe szczęście, że jeszcze mi coś na piwo zostanie. Dobry panu. Dobry, moje gratulacje na te trojaczki. Ach, oba, wy nie wiecie, co podacie. Wy chyba nie mieliście trojaczków. Jeszcze nie. Dobry, panoczku. O, dobry. Dobry, wiecie, byłam u doktora i mam dużo receptów, wiecie. No, jakbyście, ale wiecie co, jak tam macie ta maszyna taką, jakbyście mi tak godali, wiele co kosztuje, dobra? Oho. Ja? Pierwsze je na ciśnienie. No. Ciśnienie. A wiele? 450 zł. A nie macie jakich tych zamieniaczy, zamieniowaczy, zamieniowywaczy, nie macie jakich zamienników? Ja nie macie, wejrzyjcie tam. Ja 410. Dajcie tatusiu, ja kurde, no
No miałam iść do masaża, no. Miałam kupić mięsa, wusztu, szpyrki, knobloszka, rewerwuszt, prezwuszt, gęsina, paczyna. Stop, stop, stop! Nie możecie tego jeść. Nie? Nie możecie. Czemu? Teraz jest moda na fit. Widzicie? Na co? Na co? Fit. Na hit? Nie. Fit. Fit. Wszyscy chodzą, wszyscy ćwiczą. A? Mocie zdrowo jeść. Zdrowo dużo chodzić. A co to znaczy zdrowo jeść? Powiedzcie. Zdrowo jeść to mocie tak. Blumpol, ogórki, tomaty, no wszelką dymizę. Nie woszt, nie mięso. Oby królik. Oby królik. Chcecie być wąsko w pasie, szerszą w biedrach, to musicie jeść. No to, no toż to dajcie, no to jest te lekarstwo, no trudno, to już nie będę tego mięsa jeść, no trudno, no. Ja, no toż, tu jeszcze mam drugą receptę, wejrzyjcie im. Co to je? A jak na chyto od mojego hopa? A jak? Hopą czy byście byli? Wiecie, no ja była. No to je w odwóz. No to co to tam jest? To je na cholesterol. Och, no to cholesterol też mam, patrzcie. No, wszyscy tam mają, to ja też. No, wiela. 325. O ludzie, ani mocie jako tu i wejrzyjcie ino tam. Jest. Ja? Jest. Ja? Czopki. A mi to czopka to ją mam. To się tam nie dowo. Ach, czopki! Ja, no czopki to ja wiem, no to że wiem, co to przecież ja jest staro baba, to ja wiem, tyś twoje w życiu przeżył. No to że wiem, że to są czopki, jak się ich używa, też wiem. To ino trzeba porządnie popić, bo inaczej ze stawu w ustach taki posmak, człowiek się pieni. Ja wam lepiej dam te tabletki, lepiej kawiście to dać. Kurde, a byla... Wiela to czysta, powiedzieliście 320. 320. A ja miała iść, wiecie, na Gebulstag, miała iść na Abrahama, miała iść, miała dać prezent, kwiatki, koperta, do tego TVS-u posłać życzenia, wiecie, żeby zaśpiewali. Ten, nie? Ta była taka kapela z miasteczka najmniej, żeby zaśpiewać. To teraz nie będę miała za co, nie? Zapomnijcie o Gebulstagu. Zapomnieć. Nie idźcie na Geburstag. Nie? Jak chcecie być fit, to nie idźcie na Geburstag. Czemu? Bo tam będzie tak, jak to je Abraham, zaczyna się od obiadu. Zupa, masno, rolady, pluski, kapusta, modro. Potem będzie szpajza, kopa. Potem będzie dorta. I będzie jeszcze gorzoła. No, szwagier powiedział, że kupi. Ja, że będzie gorzoła. Ta gorzoła jeszcze, jakbyście tak dużo nie wypili, no to jeszcze by ani masno nie ma, aha, to jeszcze by była fit troszkę, ja. Bo to po tej się idzie ruszać, tańcować, no. Bardziej tak człowiek do życia. A żeby to człowiek umiał troszkę wypić, prawda? No, ty jeszcze mam taką receptę, poczytajcie, no obejrzyjcie. O, to jest na wątroba. O, no, widzicie, no. Obejrzyjcie, ja wiela, obejrzyjcie. 150. Macie złoty, no to też, to jest też dużo. Obejrzyjcie, czy nie ma tu nie, obejrzyjcie. No, macie ta maszyna, macie brele, obejrzyjcie, no. Jest, nawet 3,20. O, widzicie, to pięknie, no, pięknie, aby tyle. Ale kaj? Szczecin i do jednej odebrać. No to ja już zajechała. Dobra, dejcie. Ale ludzie, wiecie, jak ja to kupię, to ja ani na autobus nie będę miała, żeby do domu dojechać. Autobus? Chcecie być fit? Zapomnijcie o autobusie. 2 godziny chodzić. Dziennie 2 godziny. 2 godziny dziennie chodzić. A kiedy ja będę ważyć, kiedy ja będę sprzątać, a wiesz, że też muszę troszkę ukulturalnić. Ja muszę se telewizor obejrzeć też. Ja? Ja. Abonament czy nam płacicie? Ja płacę, czekajcie, ja mam jakaś kwitek. Ja tu wam będę obejrzał. Ja mu nie papuć, wszędzie go szukała. I rybka na święta. Nie, czekajcie, nie, no nie ma... To... Nie, nie, ma, nie, 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 kontroli, on nie ma w kontroli, nie. Bo tutaj się zamiała. Wierza, że płacić. Ja? No. Ale nie możecie autobusie mieć. Nie? Możecie chodzić piech. Ale wiecie, piech, a ten telewizor oglądać też nie mogę.
No możecie, bo możecie. Bo tam jest taki, taki serial o takim pięknym książoszku. Taki gryfny. A on wiecie, on ma brata doktora. To je matka dumna, to je matka dumna. Ale widzicie, jaki mu nie fit? Ja. Jak on na tym kole jeździ? No, on jeździ na kole, no. No i mu nie fit, mu nie cienki. A wy chcecie co? Macie koło, to jeździć. Ale ja mam koło, ale mi nie dają na nim jeździć. Nie dają jeździć? Nie, bo ono jest zepsute. A to co się mu stało? Zica nimo. Nie idzie jeździć. Znaczy idzie, ale chłop mój powiedział, że prędzej dojda niż dojada. Nie dali mi jeździć na tym kole. To se musicie kupić takie treningowe koło. Postawię się go do izby. Wodę zidzmo. A. I się pędaluje. Ale ja? Nie ma kołek. Jakiś wybrak. Ja mu powiem, i pędalujesz, pędalujesz, miejsce stoisz. Bez sensu. To jest bez sensu. Wiecie co, ostatnio ta recepta, obejrzyjcie imu. Co to je? Cukier też macie. No, no, obejrzyjcie wiele. No. Za ta recepta 230. Ludzie złoty. Wiesz, jak ja to wszystko kupię, ja nie wiem. Ale powiedzcie, panie Artykusz, wieście są mądry chłop, nie? No, wykształcony i też niebrzydki i w ogóle. Powiedzcie mi, panie Artykusz, a nie szłoby to jako medycyna naturalna, jako ludową medycyna, jako ten cukier zbić? Bo no wiecie, powiedzcie mi. No kiedyś to robili. Jest taką medycyna ludową. Nie wiem, czy się na to będziecie pisać. To jak? Żyć do ula i czekać, aż pszczoły cukier wybierze. Wszystkiego i na to płacić mogę, bo co zrobić mogę, coż ja pan... Wiela to tam... 1100! O ludzie, 1100! Ja i portomel już mam fit. No. Tu macie te 1100. Ja wam powiem, toż to tak, żeby być fit, mam nie jeść, nie chodzić na Geburtstag. Telewizor płacić, ale na niego nie zaglądać. Jeździć na kole, kiedy nie ma kółek, ale ma zic. I jeszcze żyć do ula w razie. Na stare lata. Jak tu żyć? Jak żyć? Jak ją żyć? Oła, albo zdrowo, albo krótko. Pochód gospodyń wiejskich z Lewińska, z serce Omapi. Ha, ha, ha! He, he, he! Hi, hi, hi! Było fajnie? Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie trochę jest. Ale fajnie, ale fajnie. Zanim przygotuje się kolejne koło gospodyń wiejskich, tym razem z Książenic, pozwólcie, że się przedstawimy. My są Elbry z Edymiejska. My są Elbry z Edymiejska, tak gryzę czerwionki. Mocne by nie płyną pyskać, na chleb i tracą pionki. Mocne by nie płyną pyskać, na chleb i tracą pionki. Mandola, dyno, dyno, krotę, zola, berga, szola. Mandel, arcu, baracu. Kutra, ej, hajno, gorąco. Z nami trelki tracą pionki i są temu wielce radę. Noc, noc, nie tam jakieś pionki, z noska polsy całkiem szpane.
mocno zmytam jakieś piątki, z mocka nocy całkiem szwane. Ona to ma dyno, krowne czola, berga, czola. Martel, amcu, panacu. Kutro, anioł, wodą słów. Z nocka luzy całkiem szwarne, nożki proste jak sztylmowe. Ale to nie takie ważne, ważne to jest drzewo ogromne. Ale to nie takie ważne, ważne to jest drzewo ogromne. Ona kona, ino, ino, krokne czola, belga, czola. Marne, acu, paracu. Kutro, ry, a ją podą zup. Ważne to jest drzewo ogromne, coś piernika robić trzeba. Nie stoć chyba i pieronić, manna do mnie spadnie z nieba. Nie stoć chyba i pieronić, manna do mnie spadnie z nieba. Ona do mnie jedno dyno, krowne czola, berga, szola. Marter, acu, baracu. Kutra, ry, a ją go do psu. My są Elbry, Zeny, Mińska, taki gruby ze czerwionki. Mocne my nie dyno w dyskach, z nami felki tracą wionki. Mocne my nie dyno w dyskach, z nami felki tracą wionki. Oma, toma, dyno, dyno, krowne zola, berga, szola. Martel, amcu, panacu. Kutrawy. A ja całki czas godą wzu. No i... A teraz rosną ludkowie, ręka w górę, kto oglądał ten nasz teledysk z tą śpiewką? Jedno, troje, czworo, ani ksiądz nie oglądał, bo już ręka. Księdzu nie pasuje się ranić. Bo myślę, że razem zaśpiewamy te oma doma. To my tak płacimy za grumy i oma doma, dobra? Oma doma, ino, nino, krople, zola, berga, szola. Mantel, acuk, bala, cuk. A ja go dobrze. Patrzymy, czy już gotowe są artystki. Gotowe artystki z Książenic, jakie one są szybkie. Szanowni Państwo, Rostomilitkowie, i kolejna prezentacja Oma Fit, koło gospodyń wiejskich z Książenic. Oma, pismo z Jezusu do ciebie przyszło. Z Jezusu? Cóż oni zaś chcą? Pewnie jakieś pieniądze zaś mają dumie. No, i no byś pieniądze chciała, ja. 14, 15. No mi cisną te pieniądze, cisną. A coraz to mi nimi ich zostaje. Byś tak nie furgała, to by było. Czekaj, no prelesa muszę wziąć, bo... Co oni tu napisali? Nie, no... No słuchaj. Informujemy, że w związku z rosnącym bezrobociem wywołanym programem 500+, wypłata pani emerytury zostaje wstrzymana. Ponadto pani status emerytki zostaje zamieniony na pracownika w stanie spoczynku. Co w konsekwencji prowadzi do powołania panią do odpracowania po jednym tygodniu na rzecz każdego nowonarodzonego mieszkańca gminy. Jednocześnie z przyjemnością zawiadamiamy, że złożony przez panią wniosek o pobyt zdrowotny w sanatorium został rozpatrzony pozytywnie. Co? Zaśkaś pojedziesz? Jeruń. I od poniedziałku zaczyna pani pracę w charakterze instruktora fitness w ośrodku protokołowym. Tak cię jeszcze Oma nie było? Z życzeniami zdrowia prezes ZUS. O matko jedyną. Dobrze, że mam ten kofer już spakowany. Ten kofer już tu stoi 3 lata. Wiecie co? Och, ta nasza Oma.
Ona chyba mimo wszystkich w duma. Ino furko. A ja już też i to. Trudno. Jak ona to ja też mogę. Paniczko, stołówka je na dole. No toż ja tam szła, ale taki rychdy gryfny doktor powiedział, że mu ciś na zód. Z mała obiad dawają na tej sali. Tu jest sala fitness. Jaki doktor cię tak łocy ganił? No taki całki obleczony na biało, w krótki z opasce, takiej śmiesznej czopce na głowie. To nie był doktor, to kucharz cię tak załadował. Ty ani dresa nie możesz. No, anonimą, ale czekajcie, no. Kimono mu. Jakże już sam przyszła, to by da ćwiczyć. Uobiecałam się, że do świąt muszę schudnąć. A wiele byś to chciała schudnąć. Ela, a ty po coś sam przyszła? No joście pać fet. Tyś jest tak odrobniutko, tak bladziutko, jak na ciebie patrzę, to aż bych cię chciała podkormić. Co? Ale ja mam wszędzie fet. Tu mam fet. Aż ze mnie spływo. Buzie teraz ukrywo. Ale się wszędzie odkłodą. A mój to się przestał już dawno ukrywać. Przejął całki terytorium i teraz się z tego śmieje. Ja wam podpowiem taki trik, jak idzie schudnąć i 20 kilo w jedna minuta. Wciągasz was, robisz dzióbek. Zrób mi tak. I na zdjęciu wyglądasz poła chudszo. No to zrób mi tak. Wciągaj bas. Już zrobiłaś? Pstryk. Ciskaj. No to zaczynamy. Pamiętajcie, że 70% sukcesu to jest cel i motywacja. Jaki macie cel? Schudnąć! A co żeście jadli dzisiaj? Hawerfurki, żur, kapusta, kartofle, golonko na pierwsze, kreple i zista. No ja nic nie jadła, bo ja się odchudzę. Zaczynamy z życiem i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, z życiem, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i druga ćwiczenie. Zetwej, i ja słyszała, żeby ćwiczenie dało jakiś efekt, to trzeba się porządnie spocić. No prawda. No to ja się spociła, jak sam szła. Mogę się już iść? Baby! Solidna rozgrzewka do wotaki są efekt jak 15 minut seksu. Słyszałeś? A jak twoja przyjechała z sanatorium, toś myślą, w ciąży cię zdradziła. Wow, a co to tu przyszło? Co ty to tu masz? Dobra to masz? Tyś też jak w ciąży? Ja już 15 lat chodzę w 9 miesiącu. A daj pokój, co ty to masz? Ty się chop czy baba? Oj, nie pamiętam. A moglibyście sprawdzić? Bo ja przez ten bas nic nie widzę. Selfie se zrób. Ciech na Instagrama se wciepni i se pooglądaj. Ty się wypity, przysięgam, że nie. Jak to nie, jak śmierdzisz gorzową? Tyś na salę o żarty przyszął? Ja przyszłam czyści, no jeszcze taką wartko odgrzewka dziadu. Ja się za was wezmę. Żadnych chipsów, kotletów, krepli i gorzowy. Stop! Na zod! Żeby wam łatwiej było zapamiętać sklerotyki jedne,
Każde ćwiczenie będzie miało swoją nazwę. O, jakie fajne ćwiczenie, jak się będzie nazywać? Śliczać mi się chce! Dobra, pierwsze ćwiczenie, pracowanie łokiem. I żyć. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczenie drugie, ręce nad głową i pokłon samuraja. Raz, dwa, trzy, cztery. Co ci się stało? Się kurczy. Kudły na kołacie mi się w keta uwidzę. Następne ćwiczenie to będzie kopanie piłki. I już, jadymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pani trener, pani trener. A nie szłoby inaczej nazwać tego ćwiczenia? Na przykład teściowo cytek? Jak ci będzie łatwiej zapamiętać, to jadymy, no. Raz, dwa, trzy, cytej. Raz, dwa, cytej. Cytej. Raz, dwa, trzy, cytej. Raz, dwa, trzy, cytej. Teściowo, ciś Dosia i bier ta swoja córeczka i wszystkie klamory. Na zakończenie będzie joga. Siadamy wszyscy na delowce. Już relaksujemy się, zamykamy oczy, zapominamy o wszystkich problemach, postawiamy wszystko za drzwiami, zapominamy jak my 3 lata na ten turnus czekali, jak my 4 godziny w korku od pszczyny stoi. Nie myślimy, co tam w domu na obiad, ani nie kombinujemy, jak się dostaniemy na zrób. Dobry. Dobry. Zebranie wiejskie w budynku obok. Ale nie, ja to przyszła na to. Taki synek po Goczałkowicach lotał ciepło ulotkami i tam pisał. Pierwsze zajęcia z jogi za darmo. Je to prawda? No prawda, prawda. Jak to za darmo? Za darmo? Zapominamy o wszystkim, relaksujemy się. Co nam robić? A co ty to masz? Tu można pisane walcą. No a to nie może być? To jest prezent od mojego zięcia najkochańszego. Jak to od zięcia? No ja przyszła 3 dni tym do domu i patrzę moje wszystkie kofry przed drzwiami na takim pięknym amerykańskim tepichu. Dobra, siadaj w pozycji lotosu. Relaksujemy się, zamykamy oczy. Jaki? Jaki? Jakiej pozycji? Pozycji lotosu. A, jaki to jest? No tak jak one. A, to nie ma problem. Taki cisk w autobusie, że ja całko druga do Goczałkowic tak jechała. Relaksujemy się. Zawieramy oczy. Jak zawieramy oczy? Poczkaj, poczkaj. A on mi ukradnie pieniądze. Jakie pieniądze? Tyś na joga z Staszką przyszła. No i oni mu zaufania do tych gości, co się tam na Śląsk całki Polski naciśli. Schowaj tataszka i kontynuujemy. Wyobraźcie sobie te miejsca, kaj każdy wóz chciałby być. Co czujecie? Ja czuję świeży luft od morza.
jak gładki śnieg lecą na gębę. A jo czuję, że mnie taszka wrzyci. Nie rozproszymy się, kontynuujemy. Niech se każdy z was wyobrazi jakieś egzotyczne miejsce, jakbyście chcieli spędzać wakacje. Na przykład na Bali. Kaj? W jakiej Bali? Jo tam jeszcze nie była, jo się to nie umia wyobrazić. Paszportu nie ma. To ty się przenieś do Karpacza. Tam, że już była dwa razy. Może być do Kołobrzega. Może być do Kołobrzega. Kontynuujemy. My na Bali, ona w Kołobrzegu. I co słyszycie? Jo słysza, jak wieje wiatr. Jo słysza szum ocean. Kukurydza, popcorn, łażewki ziemne, teściowo utunyła, zjadła kolba, wypłynęła. Kradzione radia z parkingu. Kukurydza, 500 plus dostaniecie, dzieciom kolby żałujecie. Co ty to za głupoty wygadujesz? No przepraszam, ale samiście go dali, że my są w Kołobrzegu. Ach, to darmine. Zaczynamy drugą część. Wstawajcie wszyscy. Nareszcie jakieś ćwiczenia do nos. Kieliszki są? Nie ma. Nie będziemy pić, i nie będziemy chodzić po szkle i odkrywać czakry. To ma być joga czy tortury? Jo swoje czakry publicznie pokazywał nie wyda. A mnie byście mogli sprawdzić. Ja nie mam dosyć siły. Powiedzcie mi tak, rychty, kłumki i obki, po co wy do tego sanatorium przyjeżdżacie? Jak to po co? Na fitness, na fitness, na fitness! Koło gospodyń wiejskich, książę Lis w serce o mafii. Ha, ha, ha! Przygotują się teraz artystki z kół gospodyń wiejskich w Palowicach, a my chcemy zadedykować ta śpiewka wszystkim Ewom, przede wszystkim paniom z kół gospodyń wiejskich, no i wszystkim pozostałym. Jednakowo, jako że jesteście nasze roztomiłe, kochane Ewy. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną ze tych największych i tam mega. Ale kto by zgadł, kto by na to padł, nawet uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocha bebie, nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie, tylko ja mój sekret. Jeszcze raz wszyscy! Nikt na świecie nie wie, że się kocha bebie, nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie, tylko ja mój sekret znam.
wiosenni daj rytm. Nikt na świecie nie wie, że się kocha we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co ma sercu na nie. Tylko ja mój sekret znam. Nikt na świecie nie wie, że się kocha we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. Ze mną tu, my przyjaciółku, śpiewa głośno cały refren. Który na to wpadł, który odkrył świat, tajemnicę mą się wkradł. Nikt na świecie nie wie, że się kocha we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Sekret znam. I ostatni raz. Nikt na świecie nie wie, że się kocha we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co ma w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. Dziękujemy. Myślę, że artystki z koła gospodyń wiejskich w Palowicach już są gotowe albo przyrychtowane. Fertig już. Tak, dziewczyny? Pokiwajcie, kiwuj, że ja. Szanowni Państwo, to są Rytkowie, panie z koła gospodyń wiejskich w Palowicach. Poprawiam. Opa, łoblikaj, treść!
marnie świata! Nie! Poca, Karinko, ja z tobą kuda. Już się sam lekko bądź oma. Obleką dresy. Połoboczy się, nie? Byda miała ciało cud, że mnie wezdą do Hollywood. Oni tam marzą o taki stary umie spanowić. Żebyś wiedział. Dzwonią, dzwoni DiCaprio, dzwoni. Oma! Patrz, to jest mój trener personalny. To jest moja oma. Ona chce być fit. O, to się chwali, proszę pani. Zaraz poćwiczymy sami. O, widzano cię chłopa, co mu same zadło. Ruszać mu się nie chce. Pożyć mi pan. Nie chce mi się wcale. Stawać rano spryka. Być po rozchodów nawet, jako to je wyćwika. Jo, to się seksuje z żonką Enona Rokoko. Jo leża straczały Genovefa z koko. Geni, co rozcięży postawić Matiasa. On się wyleguje, choćby był na wczasach. Alois! Alois! Patrz, z kim ćwiczę. Trener personalny, z lekka i nachalny, ale silny. Uspokój się ty, babo. Na co ci ten puder? Na co ci ten róż? Tak jest staro dupa. Tu nie chodzi o walory estetyczne, tylko o zdrowie. Patrzcie się go, mądrala się stąd. A prawda jest taka, że im większy dach, tym większy tok, to się pod nim wyśta. Alois! I cóż z tego? I cóż z tego? Jak tego nie chcesz wprowadzić we większe obroty? Widać, że chłopowi brak już argumentów. Biedny mimo muskli, fet zamiast cementu. Wiesz, całe życie cię słuchała. Liczyłam się z twoim zdaniem. Ale teraz nie dam się. Nie podepniesz mi skrzydeł. Ile buczysz pod nosem. Jak Ida z babami na KGW, albo na jakiś babski córek. Ty! A pamiętasz, jak my byli kiedyś na wczasach i jakże się chciała odpalać z dziecka? Ja pamiętam ten wstyd! Pamiętasz, coś mi wtedy powiedział? Coś mi powiedział? Co? Leżę na plaży, nagle słońce zgasło. Otwieram młodzie, patrzą, a ty nade mną z parasolem. I coś mi powiedział. Genia, schowaj te szkwarki. Ale ja już nie chcę być szkwarkiem. Ja kocham swoje ciało. Dam mu porcja ruchu, żeby nie być pluchą. Dobrze mu powiedziała. Oma masz pech. Jak ci nie posłucho, to już jego pech. Weź go piśni w łeb. Brak mu otwartości. Z ważeniem to ty przystopuj. Niech zastosuj mu dieta. Jak cię nie posłucho, to zastosuj mu dieta. A na pędce to ty mu zabierz kawałek kotleta. O, baby, myście są rytyk fit na umyśle. Zostawisz ty mój fajni, państwo, patrzcie, co się dzieje. Mój Alojsek ćwiczy. Dymba mi się śmieje. Jednak w życiu trzeba wielkiej motywacji. A kotleta to mu
Senio. Ale jaki kotlet? Bezda się zagina. Krążenie ruszyło. Krew do mózgu idzie. Ptaszek się prostuje. Cosik zaraz będzie. Genia, idź się szykuj. Będzie ruszano. Zaczniemy za chwilkę, a skończymy rano. Krew to nie je woda. Majtki nie pokrzywy. Na twoje cytrynki jestem pewna, że wygenia. Wszystkich kobiet, teraz będzie dla wszystkich górników z okazji zbliżającej się Barbórki Walczy Górniczy. Myślę, że wszyscy poradzą. Górnicze skarby pod ziemią, głęboko ukryte trzemią. Na ścianach filara górnicza dźwignia rady. Ściana filara, górnicza dźwiara, wykuła do skarbu drogę. Joszą z kibierą, zedy piska, wydobywą bągiel każdego dnia. A tam na wierzchu słoneczko śni, Sionką syneczę śpi, a tam na wierku słoneczko śni. Sionka się żąda, syneczę śpi. Górnicza latka się pali, to słonko w naszej kopalni. Kombajnem dziś węgiel spod ziemi to będzie chwilowe łonem ze stali. Kombajnem dziś węgiel spod ziemi to będzie chwilowe łonem ze stali. Jo, dzielny górnik, silny jak tur, wydobywa węgiel spod ziemi. Thank you.
przyjdzie wypłata. Zmienię, zmniejszyjcie cię i z wami ciągnę. Se potarcuje cię i z nami ciąchami. Se potarcuje cię. Tańcować będziemy długi, osłonie, kiedy to będą tańce albo pieśni ludowe, a teraz jako ostatnie koło gospodyń wiejskich w Bełku w Serce Oma Fit. Zapraszam. Siedzisz i kombinujesz. A, widzę, krzyżówki rozwiązujesz. No a co mam robić? No jak to co? Ani do kogo gęby otworzyć. A kajko swoja? No wiesz, ta moja Jola przyniosła gazeta, kurier ze sklepu. No i co to takie? Kogodany, człowieku. Tak ją oglądała, tak ją oglądała. Potem zaczęła skokać. O, no, by do głowy dostała. Potem Kaś zatelefonowała. Wszystko. I do jakiegoś fitnessu się zapisała. Ojejku, wiesz co, Antek, ja cię nie chcę straszyć, ale od mojego kolegi baba też się tak fitnessowała, się nawet szpagat zrobić chciała. I wiesz co się zrobiła? Krocze się rozerwała. Mało tego, nawet ta szpara się rozerwała. Wiesz co, może lepiej idziemy do Kudrana, wypijemy się piwo i pogrumy szkapa. Ja mam patrzę. Jako sala. Jochy, a jak wy idziecie na fit? No, na fitness. No przecież. A tak pooblikane. Jo, ja myślała, że będziemy tańcować. A to ja sobie wzięła takie fajne szczeliki. A my będziemy gimnastykować. Oj, no. Wnuczki Adidasy się pożyczą. No co ja teraz mam zrobić? Cepnąć się, nie? A ja? Jezu, a ja chciałabym być taką piękną. No nic, muszę to zrobić. Ale Dziołchy, ja przyniosła coś do paszkiecenia. Może na zrobimy siłę. No fajnie, to tak by ćwiczyć. Ja bym tak chciała 3 kilo schudnąć. Poda się mi. No, nie wiem, Dziołcho, nie wiem. Patrzcie, jaki karmę. Szefowo, co się stało? A pani się tak czasem nie pomyliła i jednej grupy mi nie przydzieliła? Nie, bo zastępstwo, bo Ela na 2 godziny się zwolniła. Gdyś miała ćwiczyć z młodymi, a tu same LX4. To są rady! Głównie się już też nie podobało. Nie, nie, też nie. Duże kina, cydziak, dzwonek, nieciekawy by dał ją dziś dziunek. Ja im tu dom wyćwikam. One tu kopertki będą tykać. Kondycyjnie ich wykończę. Popadają, zanim skończą. Miłe panie, proszę wstać, poza fitness to się brać. No czy staro, czy młodo, jak lubi fitness, to się postaro. No to tak na rozgrzewka. Raz, dwa, trzy, cztery, same jakieś lampucyry. No dobra, to panią bych tak poprosiła. No panią, tak. No to druga bez. Tak. Na rozgrzewka tu, a pozostałe panie patrzą. Uczcie się, dziurobyś. Tak więc tak, znowu my w rozkroku. Prawo ręka do góry, a lewą koleżanka kilometr. Potem obracamy się do zadku. Jezu! Lewą ręka do góry, a prawą nie, po kroku. No ty smarka, ty pieroń szczoku! Coś ty krzyż
piszą zabawy trenować, a moją obmacywać. Ja nie wiem. Baby, ja się boję. Ja się lepiej mogła iść pożykać do kościoła. No, tak jest. Wiecie, co się będziemy czelić? Jak my już tu przyszły, to kondycyjo trzeba poprawić. O, właśnie. Dożyć tego beblaniu. Proszę się skoncentrować i dobrze ćwiczyć, próbować. Teraz coś gipkigu. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Możny! Widzisz, bo ty nie mogę! Jezu! Czekajcie, Mato! Jak z tym dron, to chyba nie mogę do góry dać! Czyje? Czyja! Patrzcie, jak łoną przemądrzały! Tu lewa na złotycho! I ważnym, że nas nie udały! Tak! Ja na przyszłość, na urawej! Urawej! Słyszę, rady nie ocenia się według brzuszka! Będzie mu już syneczkowi głowy, chodźmy cię za trudny. Chodźcie, dziewczynę, że nasz kochany będzie robił. Ja sobie w gronie czynić. Tak, proszę, tak. Ja równa. Nie, one jeszcze nie ma w domu. Chyba przeceniły swoje siły, wiesz? A może się im coś stało? One w pogotowie ich zabrało. Wodek nic, właściwie. No ale wiesz. Moja Jola dziąsze dzieci bawić obiecała. Widzisz, jak załatwiła. Teraz chałupy wyrwała. Wiesz co, dzisiaj te nasze babcie by tak chciały, żeby 20 lat by nie miały. Jak im się na gębie noroski porobiły, zaro lecą do kosmetyki. Laskają, ja. Żeby je wygładziły. Wiesz co, pierwsze te nasze umy też miały fitness. Na polu. Jak siano zgrabywały grabiami, kopoczykiem, żmioki kopały, albo czym to, widłami jeszcze gnój rozciepywały. I wej ją szmarowały. I pierna jakoś nie narzekały. Ty, coś słysza, chyba i dmowę dzisiaj. Mało! My se tam rady dały, wiesz? Nie ciągle, ale tego naszego trenera to by musieli reanimować, a jak długo! Idzie, patrzcie! Idzie, owej, jaki? Włożył. No, bo wiecie, ludzie się nie ocenią według wyglądu i wieku, bo czasem nieźle możesz się przejechać człowieku. Wiejskich z Bełku. Była ostatnia prezentacja z cyrki Oma Fit. Jak było? Jak było? Czyli fajnie. Ale fajnie. A teraz
Szanowni Państwo, Sobinkowie, nastąpi krótko przerwa, w której wystąpią goście, zespół śpiewaczy Leszczyny. Zanim one się ustawią, te piękne kobiety z zespołu i jakiś mężczyzna, chyba ze dwóch mężczyzn, a potem o tym potem, to my spróbujemy też poważnie zaśpiewać jedna śpiewka. Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Tu siedzie ci no pierwszy raz, do matki uśmiechnęłaś. Tu się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła. Tu się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła. Tu cię na każdym kroku twym oczy ojcowskie strzegły. Tutaj w zabawach ciągłych ci dni twoje młode biegły. Tutaj w zabawach ciągłych ci dni twoje młode biegły. A gdy ci przyjdzie wyjdź stąd i odejść świat daleki, ojcowski dom dziecino miej w pamięci swej na wieki. Ojcowski dom dziecino miej w pamięci swej na wieki. Dziękujemy. Wielkie brawa również dla zespołu śpiewaczego Leszczyny, bo muszę wam powiedzieć, że wcale by się nie umawiali, a razem by fajnie zaśpiewali. Zespół Leszczyny, zespół śpiewaczy Leszczyny prowadzi Wojciech Pukowiec, który będzie akompaniował Leszczynom na akordeonie. A co tam wykonają za pieśni, to Wojtek, ty są będziesz godą. Na pewno będzie nawiązanie do setnej rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego, pieśni powstańcze i nie tylko. Zespół śpiewaczy Leszczyny. Szanowni Państwo, my postanowiliśmy dzisiaj właśnie, choć to jest na wesoło, ale tak troszkę taki fragment, moment w tym wspaniałym koncercie trochę poważniej. Otóż już wiemy, że to stulecie pierwszego powstania i w ogóle wybuchu powstań śląskich mamy w tym roku, przypada. My chcieliśmy razem z Państwem przypomnieć kilka dosłownie z wielu, wielu pieśni powstańczych z tego okresu. Kilka tych pieśni chcielibyśmy z Państwem dzisiaj razem sobie przypomnieć. W związku z tym przygotowaliśmy teksty, które za nami na ekranie Państwo zobaczycie. Sądzę, że wiele z tych pieśni i tych tekstów Państwo pamiętacie, ale teksty są po to, żeby przypomnieć, a także ujednolicić, bo wiemy, że w każdym domu trochę inaczej gdzieś ten tekst się śpiewa. Tutaj chcielibyśmy, żebyśmy się połączyli w jednym tekście, tym właściwym, bo każdy mówi, o, znam tak to, a ty tak. I ty śpiewasz źle. Nie, każdy śpiewa inaczej. To się ma prawo tekst zmienić. My dlatego teksty pozwoliliśmy sobie Państwu tutaj przygotować i razem bardzo, bardzo prosimy, żebyście do nas dołączyli i zaśpiewali. Powstańcy, siostry szeregowcy, znów idą na wojnę.
Ci na tym się wrócą, którzy z nami byli, o dziewczęta miłe. Ci na tym się wrócą, którzy z nami byli, o dziewczęta miłe. Jak nam zacznie wojskowa kapela z Opola pięknie grać, ten czas jeszcze będzie ta dziewczyna śląska płakać i na Strzelców. Trochę to jest taka historia, w której wszystkie zwrotki po kolei trzeba zaśpiewać, bo to jest wielka opowieść o pewnej historii. Zamia jeden śliczny zamek.
Jeszcze jedna powstańcza pieśń. Od Bytomia bita droga. Chcieli ten powstańczy klimat troszeczkę w tej chwili zmienić i na pożegnanie taką piosenkę już bez tekstu na ekranie, ale którą Państwo pewnie pamiętają, Piwniczko, zaśpiewać jeszcze teraz na wyjście już. Kochana,
Czyli od kierownicy Pana Wojciecha Pupowca. Pięknie dziękujemy, żeście swoim śpiewem zaszczycili 12 turniej kół gospodyń wiejskich. Gwara Śląska na wesoło. Szanowni Państwo, Rostowi Ludkowie, no współczuję Wam, bo nie wiem, kogo by tu szło wybrać na razie. Myślę, że ta druga odsłona nieco nam rozjaśni sprawa. W drugiej odsłonie są albo pieśni, albo tańce. Na początku koło gospodyń wiejskich z Dębieńska zaśpiewo śpiewka. Zapraszamy. Hopy, my siadamy. Dziękujemy za piękne wykonanie pięknej pieśni. Jako, że to była w miarę pieśń dowcipna, to możemy się pośpiąć. Było fajnie, posłuchajcie, wiecie, że już prawie 2 godziny tutaj siedzimy. Całe szczęście, że jest tak ciekawie, interesująco i śmiesznie, bo inaczej by nie szło strzymać. Ale dzięki naszym artystkom z kół gospodyń wiejskich jest fajnie, bardzo fajnie. Teraz koło gospodyń wiejskich w Bełku. W tańcu. Jaki to będzie taniec? Zarostki obejrzymy. Jeszcze jakieś techniczne przygotowania. Się zastanawiam, w jakim stopniu ksiądz proboszcz z Bełku dopingująco wpływa na koło gospodyń wiejskich właśnie z Bełku. W każdym razie na pewno pozytywnie. Dziewczyny gotowe? Jeszcze nie.
poznał, że krysiał. Szefowo. To co, zasłynąłeś, Krysia? No co od niej? Wyginam śmiało cię! Koło gospodyń wiejskich z Bełku w tańcu. A jaki to tam jest? Zobaczymy. Zapraszam. Matko, matko, Jaśko idzie! Piosenkę. Jeszcze chwila na przystawienie mikrofonów. Koło gospodyń wiejskich w Czuchowie, w piosence, jakiej to usłyszymy.
Szczuchowa w piosence Kominiarski zawód ja mam. Czy mam śpiewały? A teraz kolej na Palowice. Koło gospodyń wiejskich z Palowic wykona taniec. Jaki taniec? Już mi zabiera dech. Thank you.
No i okazało się, że tym wspaniałym tańcem był polonez. Ten polonez przypomniał mi czwartą klasę szkoły podstawowej. Choć było to 55 lat temu, też tańczyłem poloneza. A gdy przyjdzie słońce i pogoda, pójdziemy se razem do ogroda, pójdziemy se razem do ogroda. Dziękuję. I ostatni punkt naszej rywalizacji. 12. turnieju kół gospodyń wiejskich, Gwara Śląska na Wesoło. W piwce, w piosence, koło gospodyń wiejskich z Książeni zapraszam. Oh,
z Książenic zakończyło rywalizację w 12. turnieju kół gospodyń wiejskich Gwara Śląsko na Wesoło. Szanowni Państwo, i teraz czeka was bardzo poważna i ważna decyzja. Podkreślenie koła gospodyń wiejskich, które uważacie Państwo, że dzisiaj było najlepsze. Bo wszystkie były najlepsze, no ale wskazać trzeba te naj. Przypominam, że w 12. turnieju kół gospodyń wiejskich brały udział koło gospodyń wiejskich z Bełku, koło gospodyń wiejskich z Szuchowa, koło gospodyń wiejskich z Dębińska, koło gospodyń wiejskich z Książenic i koło gospodyń wiejskich z Palowic. Chodź tu do nas, będziesz tańczyć. Oj, szanowni Państwo, są wyjątkowie i my teraz mamy wypełnić ten czas, w czasie którego będą zbierane głosy, liczone, potem wypisywane odpowiednie dyplomy, podziękowania. I myślę, że skoro zakończyło się to widowisko śpiewką, to my proponujemy wam śpiewka pod tytułem Śpiewka. Choć na co dzień spotykają nas przygody, choć nie zawsze świeci słońce prostą w noc, z nami każdy tak jak rząd jest pogodny, bo to śpiewa tylko z przygodowy los. Niech ta śpiewka rozwali los, niech się śmieją na serca nam, niech zaśpiewą każdy głos. Zaczynamy wszyscy rok.
dla wszystkich normalnych telewizji. Kogo? Jak myślicie, kto przyszedł do nas? Pan Marek Profaska, wicestarosta rybnicki. Witamy. A czy jest ktoś z Czernicy, bo zawsze bez mała Czernica do nas przyjeżdża? To weźcie są z Czernicy. Nie może być. Witamy pięknie. Nie chcę opuścić ani jednego turnieju kół gospodyń wiejskich u nas. Szanowni Państwo, teraz taka śpiewka, która traktuje o nas, o naszej historii. Myślę, że będę ją tak długo śpiewać, aż przyjdzie taki czas, że wszyscy się ją nauczą na pamięć. Jestem zebrany.
No, posłuchamy, obejrzymy czy telewizję. Przykochać mnie
środku, wśród błon i ból, kochany mój. Ja kocham cię w środku, wśród błon i ból, kochany mój. Smutku nie znali, bo się Come on.